Jak wkurwić purystę black metalowego? Pokazać ci baraki. No cóż, po serii chujowyzn, jakie były w roku 2022, czas zająć się czymś bardziej dobrym i wykwintnym, a zarazem czymś specyficznym. Mowa tu o Rashomon od Ibaraki. Jeżeli nie wiecie, co to jest za zespół, jest to oczywiście debiutancki zespół, bo to jest ich debiutancka płyta, a konkretnie jest to po prostu nic innego jak solowy projekt Mata Keheftiego. Kojarzycie pewnie tego pana chociażby z zespołu Trivium. Więc tak, to jest jego pierwszy black metal. No i to taki dość wyjątkowy, wyróżniający się na tle tych europejskich standardów black metalu, bo jak wiecie, w Stanach raczej nigdy black metal nie był popularny, no chyba że w amerykańskich podziemiach, bo bardzo rzadko zdarzały się sytuacje, kiedy to jakiś black metalowy zespół z Ameryki był równie mainstreamowy, co Dread Darkthrone czy Behemoth. Więc no tutaj pojawia się tym razem właśnie Ibaraki i tym razem jeszcze na dodatek już od kogoś, kto pracuje właśnie w mainstreamowym zespole metalcore'owym, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, przyglądając się track by track, i zobaczymy, dlaczego Ibaraki jest nie tylko specyficzny, ale bardzo dobry na zaczęcie black metalowej przygody. No to zaczynamy dość interesującym introm o nazwie Hakanaki Hitsuzen. I tak będzie kaleczenie japońskiego, bo praktycznie wszystkie piosenki są po japońsku. A to dlatego, że tutaj pan Matt z Trivium postanowił oczywiście po prostu sprowadzić nas odpowiedni klimat, a konkretnie tu chodzi o japoński folk, w ogóle japońska kultura. Tak, tego jeszcze nie grali po prostu. No i ten instrumental akurat jest początkiem tego, co będzie przy okazji. Jest to bardzo klimatyczna pozycja, dodatkowo jeszcze pojawia się harmonika. Ogólnie utwór spokojny, jak na warunki black metalowe, ale to jest tylko rozgrzewka. Po oczywiście spokojnym intrze przechodzimy już od razu do mięcha, a mianowicie Kagutsuchi. Oczywiście z Paolo Gerretto i spoiler, ta informacja akurat figuruje w fizycznej kopii, bo w cyfrowej tam streamingowej tego kurwa nie ma, tak? Pudełka czasami dają dużo więcej informacji, kto jeszcze grzebał przy utworze. No, bo też nie zawsze mamy tu na tacy oczywiście, kto jest fetem, ale wracając do utworu, jest to dość długa kompozycja, 7-minutowa, a na dodatek wprowadzająca już nas w odpowiedni nastrój. Masa jest tu oczywiście czystych wokali, co nie jest oczywiście jakąś specjalnością black metalu, ale halo, czasy podziemi mamy już dawno za sobą. No chyba, że mówimy o USA, to tak. Ale jeśli chodzi o europejskie warunki, no black metal już dawno wyszedł z podziemia, do cholery jasnej. Aczkolwiek sam utwór jest mocno klimatyczny, wprowadza dobrze i jest to dobry reprezentant na początek. Również równie klimatyczny co poprzedni utwór jest Ibaraki Do, czyli trochę taki anfemowy. Wy przedstawiciel własnego zespołu, tylko tam Doch jest dopisane. Jeśli chodzi o ten utwór, to ten to jeszcze bardziej się rozkręca i fakt gdzieś w pewnym momencie nieco zwalniałby potem przyspieszyć. I czuć ten niesamowity klimat, tym bardziej, że pan Matt naprawdę się
tu bardzo dobrze się stara, a te czyste wokale sprawiają, że no, mamy tutaj nową jakość black metalu. To nie jest to samo, co jakbyśmy słuchali Dark Throne'a, czy Behemota, czy Batorego takiego starego. Tutaj widać tutaj faktycznie zaplecze bardzo profesjonalne. Kolejnym utworem jest Jigoku Deyu. Tym razem oczywiście mamy nieco bardziej balladową część, raczej połowa tego utworu jest taka bardziej balladowa, a dopiero później zaczyna się jazda bez trzymanki. Tak, wspomniałem już na samym początku o pewnym utworze, który no zbulwersował pana Nostera, który oczywiście uznał ten utwór za padakę. Nazywa się on Tamashii no Hokai i powiem szczerze, że nie widzę tu żadnej padaki, ze względu na to, że ten utwór może mógł, owszem, pojawiają się tam 8-bitowe sample, które mogą wprowadzić tak lekką konsternację, aczkolwiek nie wybijają jakoś specjalnie z klimatu. I fakt, jest to takie bardziej melodyjne, choć powiedzmy sobie szczerze, jest coś takiego jak death metal, black metal melodic i na przykład takimi podobne rzeczy robi na przykład Dingo Bungar. Aczkolwiek jest to bardzo solidny utwór i oczywiście występuje w nim oczywiście Ishan, który troszkę no koryguje tym projektem. I tutaj akurat przynajmniej Ishan nie musi mieć załamania nerwowego, tak jak Travis Barker. A jak już mowa oczywiście o promosinglach, to drugim promosinglem jest Akumu z Nergalem. Tak, tym samym Nergalem od Behemota. No jak wiecie już, pan Matthew K. Hefty już wystąpił w pobocznym projekcie pana Nergala, więc w ramach takiej współpracy poprzedniej on też został zaangażowany w Ibaraki. Tym razem, prócz japońskiego sznytu, dostajemy akcenty słowiańskie, a bardziej mówiąc, polskie. Tak, bo pan Nergal oczywiście zaczyna śpiewać po polsku. I tutaj raczej nie ma znaczenia, bo zarówno w wersji streamingowej, jak i fizycznej, spoiler, Nergal śpiewa po polsku. Co może być dość ciekawym konwencją na taki pół anglojęzyczny. Fakt, nie jest to nowość, no bo już Alvaro Solero już robił jeden utwór właśnie w takim stylu, ale wygląda to ciekawie, zwłaszcza, że Akum jest póki co najbardziej black metalowy z tego wszystkiego. Przede wszystkim dlatego, że tu już czuć jeszcze bardziej black metalową strukturę. A jeszcze jak dochodzi do współpracy black metalowy przedstawiciel, to wszystko jest cacy. Tak, po oczywiście bardzo mrocznym i bardzo mocnym Akumu, pora na Komorebi. Tak, ten utwór jest dużo bardziej spokojniejszy. Warto zaznaczyć, że tutaj nie jest informacja, że tam występuje fit, ale powiem, że tam jest Curry Belulej. Dobrze to czytam, jakby co, to poprawcie mnie naprawdę. Ale wracając do utworu, jest on już bardziej balladowy, dużo bardziej spokojniejszy, no mniej black metalowy i tutaj pojawiają się właśnie te atuty w postaci czystego wokalu, które dużo lepiej się sprawdzają właśnie w tych spokojniejszych kompozycjach niż typowe harczenie, chociaż no nie harczenie dosłownie, ale takie harcze, takie sztuczne, niż takie jak w Czarcim Świcie. Wracając już do tematu bardziej balladowych rzeczy, to trzecim, ostatnim singlem promujący Rashomon to Ronin z Gerardem Wayem z My Chemical Romance. Tak, nie przesłyszeliście się. Gerard Way z My Chemical Romance.
Tak, ja naprawdę nie żartuję. W tym utworze jest reprezentant emo, więc tutaj dla odmiany raczej nie mamy aż tak black metalowego komba. Choć, mimo że utwór trwa aż 9 minut, to nie nuży, bo co rusz, zmieniają się temperamenty. Mamy bardzo spokojny refren, przy okazji mamy jeszcze te black metalowe wokale, no i jeszcze solóweczka, potem to wszystko zwalnia, a na końcu ponownie wracamy do refrenu. Całość jest naprawdę bardzo fajna i wciągająca. Kolejnym utworem jest Susnako no mo mikoto. Przepraszam, że tak kaleczę, ale no nie znam za bardzo japońskiego. Więc Susnako no moto. Tutaj znowu się pojawia, tak jak w poprzednim Roninie, o czym nie wspomniałam wcześniej, Ishan. Bo tak jak mówię, Ishan jest głównym tu artystą, który tu koryguje projekt. I tutaj na początku mamy bardzo metalową, już nieco bardziej strukturę, bardziej taką mocniejszą i jednakże wciąż utrzymującą balladowy klimat. Ostatni utwór co prawda jest najmniej mocny i najmniej black metalowy, ale jednak dopina całości. Jest to Kaiuzoku, który dla odmiany jest bardzo folklorowy. Tak, tutaj już nie mamy do czynienia z gitarami współczesnymi, tylko bardziej tutaj mamy do czynienia ponownie z harmoniką i bardziej znowu balladową strukturą, co sprawia, że to jest najspokojniejszy utwór z całej płyty, jednakże fajnie domykający to wszystko. Zresztą jest to dość krótki utwór, tak dwuminutowy, bo poprzednie były naprawdę dość długie, ale to wszystko zamyka całe Rashomon od Ibaraki. To jest płyta taka dosyć specyficzna. Nie każdemu się spodoba, prawdę mówiąc. To jest naprawdę specyficzny black metal. Jest naprawdę, no, nietypowy przede wszystkim dlatego, że w odróżnieniu od typowego black metalu nie porusza tematyki religijnej, a skupia się wyłącznie na kulturze japońskiej. Konkretnie tu czuć taki folklor japoński, stąd widać też po tytułach, że nie są one po angielsku, tylko po japońsku. Stąd też, no, taki średnia znajomość z angol, z japońszczyzny. Ale mimo wszystko całość daje radę, nawet jak są takie, no, mniej, takie bardziej nieco wybijające z rytmu, jak 8-bitowe sample, czy oczywiście Nergal gadający po polsku, śpiewający po polsku, który oczywiście absolutnie nie przeszkadza i wciąż nie wybija tak mocno z rytmu. Zresztą płyta nie nudzi, a na dodatek wciąż ma dużo do zaoferowania. Mimo wszystko warto spróbować tej płyty i się przekonać, czym jest tak naprawdę debiutanckie Ibaraki. Jest to jeden z lepszych debiutów tej dekady. Naprawdę robi wrażenie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że osoba, jaką jest matkę Hefty, wcześniej się zajmowała metalcorem i on z dbałością pokazał, że black metal to też coś dla niego, ale pamiętajcie, jest to dość specyficzny black metal. 9,5 na 10. Naprawdę warto się w to zaopatrzyć. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Zostawcie suba oraz lajka. I zajrzyjcie do tych dwóch playlist, bo tam się znajdują te utwory, takie jak Akum, czy Ibaraki Dochi, czy Tamashi no Hokai, czyli mowa tu oczywiście było nas pięcioro, mieszkaliśmy w jeziorze oraz wiosenne przemiśnienie. Oczywiście linki do playlist są w opisie. Do zobaczenia.